Witam was wszystkich. Wiecie, że już jesteście my praktycznie po gipsach i po malowaniu małego pokoiku. Także przyszedł czas na zapełnienie tej ściany, której żeśmy nie zagipsowali. Jest jeszcze taka szara, brzydka i w ogóle nie wiadomo co. I słuchajcie, dzisiaj przed chwilą przyszedł nam kurier z transportem. To jest to, o czym mówiliśmy. Będziemy kleić naszą ścianę, będziemy kleić na beton, na architektoniczny. I dostaliśmy paletę z takim betonem od firmy VHCT i teraz będziemy go otwierać. Mieliśmy to sprawdzić przy kurierze, ale bał się, bo koronawirus i te sprawy, wiecie. My też musieliśmy to jakoś tam zdezynfekować i odkazić. Tak więc teraz przechodzimy do odpieczętowywania. Jak rozmawialiśmy z producentem, paleta ma być porządnie zabezpieczona, żeby czasem się nie dostało tutaj jakiejś wilgoć, ani też żeby podczas transportu te betony nie popękały, bo to jest kruchy temat. Tak więc spodziewam się tego, że będzie nie lada wyczyn, żeby to otworzyć. Ale damy radę. Co tu nam przyszło? Jeszcze, zanim otworzymy ten sarkofag, to takie kleje, będziemy kleić to na kleje systemowe z kartusza, także będzie trochę czystsza praca. Bo nie będziemy musieli tego robić po prostu na taki jakiś klej cementowy. Jeszcze pudełeczko. Ja już się przyznam, że żeśmy to otworzyli, bo w środku były krówki, które już żeśmy z majstrem opędzlowali. I dostaliśmy piękny tutaj list z podziękowaniami, tak? Bardzo fajne, miłe. Wizytóweczka, proszę bardzo. Karta techniczna, gdzie już to przejrzałem, także mamy tutaj wszystko opisane, co mamy zrobić przed montażem, jak to mamy przechowywać, jak ma wyglądać sam montaż, sposób klejenia, montaż przy użyciu ich kleju, tu jest dwa rodzaje kleju chyba. Tak, to zależy od podłogi. Mają takie na kartusze, albo mają też takie właśnie tutaj na grzebyk, tak? My mamy takie. Podejrzewam, że będzie fajnie się na to kleić, szybko i przyjemnie. Także wszystko tutaj mamy. Z samego tego betonu to wam, no tutaj widzicie, jakie piękne tutaj rzeczy robią. Paleta barw. My wzięliśmy sobie czarny, bo my to lubimy, wiecie, zawsze wszystko to, co inni, wszyscy by sobie wzięli jakiś betonowy i tak dalej, a my jeb, czarny. A z takich ciekawostek mogę wam powiedzieć, że te betony można zobaczyć w hotelu w Łodzi, w hotelu Puro. Puro, tak. Także tak. Tam można to zobaczyć. Sam hotel wygląda kozacko, a jeszcze ta ściana z betonami dodatkowo. Słuchajcie, tutaj macie takie wzory, które tutaj producent ma. To chyba nie wszystkie są. No tak czy siak, z tych wzorów, które tutaj są, to my wybraliśmy, proszę, ja was wybraliśmy, już wam szukam to. To jest taka płyta wielkości 120 cm na 60 i w tym czarnym takim kolorze podejrzewam, że naprawdę będzie robiła wrażenie. Płyty są dosyć duże, pewnie ciężkie, ale damy radę. Dobra, słuchajcie, ja zabieram się do otwierania tego, bo zabieram te kleje tutaj na bok, a wy będziecie mogli to zobaczyć w szybszonym tempie. Słuchajcie, otworzyłem, poszło zadziwiająco szybko, szybciej niż się spodziewałem, ale o dziwo, wszystko jest całe, nie pęknięte. A ostatnio przecież dostaliśmy paczkę z naszymi cokolikami malutkimi, mała paczka upchana tam jeszcze kurde jakimiś papierami i tak dalej i jeden był trachnięty, a to taki gabaryt i wszystko jest całe, także spoko, zobaczcie, że to jest tak fajnie ułożone, poprzekładane jeden na jeden, w środku mamy taki ten kawałek dystansu, żeby to po prostu o siebie napierało, styropian, no i spoko, zobaczcie płyta sama jaka wygląda, bo teraz tak jak wy, pierwszy raz ja ją widzę na żywo, płyta jest ogromna, czarna, fajnie taka matowa i powiem wam szczerze, że no naprawdę to będzie wyglądało kozacko na ścianie. Najpierw wyczyściliśmy z wszystkich chrupków całą naszą ścianę, teraz już jest gładziutka.
i będziemy gruntować. Gruntujemy co godzinę, aż do momentu przestania, że jak po prostu ten, to podłoże... Aż przestanie pić. Tak, przestanie pić. Może nie będę klapała ścian. Jakie konsystencji wody to pozwolę. No. Znaczy to z koloru. Wpadnie? Nie. Daj się sztachnąć. Wasz wykwintny niuchacz powie, że to pachnie to jak grunt. I dopiero po 24 godzinach możemy zacząć klejenie naszych płyt. Dobra, pokażę wam ścianę. Zresztą widzieliście już ścianę. Mamy dosyć późną godzinę. I się bierzemy. Zagruntowaliśmy naszą ścianę. Teraz musimy rozłożyć sobie płyty, żeby zobaczyć, czy one się nie różnią odcieniami. Tak je ułożyć, żeby było dobrze, żeby się to ładnie komponowało, żeby wzór też się nie powtarzał, żeby było wszystko cacy, bo to jest po płyty odora, ma być idealnie. Wszystkie płyty musimy wyczyścić od zewnątrz i wewnątrz, znaczy od jednej strony i od drugiej strony, żeby nie było żadnego purzu, żeby się dobrze przykleiły do podłoża, no i tutaj, żeby nie były brudne. Wszystkie prace musimy wykonywać w rękawiczkach, żeby ich nie ubrudzić. Ale wiecie, jeśli ktoś będzie układał w dzisiejszych czasach, gdzie rękawiczki są droższe czasami niż papier toaletowy, to nic złego się nie stanie, także wiecie, reglamentacja czasami musi być. Zobaczcie na nasze płyty. My na razie zastanawiamy się, jak zacząć układać, bo generalnie wiecie, jak to my chcemy, żeby górą szła cała płyta, żeby to ładnie wyglądało. I na razie sobie je rozłożyliśmy na próbę tutaj tak na ziemi. Zobaczcie, zastosowaliśmy takie krzyżyki między naszymi płytami. To są akurat trójki bodajże. I sądzę, że takie odstępy między płytami będą bardzo ładnie wyglądać. One mniej więcej będą odpowiadały tym tutaj nacięciom. Także wszystko powinno na ścianie wyglądać elegancko. Płyta sama w sobie, widzicie, 120 na 60, jest naprawdę duża, grubości 3 cm. Także porównując to z płytami betonowymi w naszym salonie, są dwa razy grubsze i nie ukrywajmy, dwa razy cięższe. Także słuchajcie... Nawet 4 razy, bo są 2 razy większe. No a tam z matematyki orłem nie byłem. Więc słuchajcie, jestem naprawdę bardzo ciekawy, czy na ten klej, który tutaj nam dał producent, to będzie się kleić. Mam nadzieję, że to nie odpadnie, bo słuchajcie, jakby to na nogę spadło, to nie chciałbym, żeby to była moja noga. Więc teraz tak, co my będziemy robić? Mamy jeszcze taki impregnat, którym możemy sobie zabezpieczyć te płyty. I tak jak tutaj producent zaleca, należy to zrobić przed przyklejeniem tego na ścianę należąco. Więc tam już sobie rozłożyliśmy folię, miejsce zbrodni już przygotowane. Zaraz sobie przełożymy taką płytę, odkurzymy. Zobaczcie sobie, nawet dzisiaj zakupiliśmy taką zmioteczkę fajną do tego specjalnie. I będziemy to malować. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Więc teraz kamerę bierzesz dziubi i zaraz wam dwa robole to tam przerzucą. Zobaczycie, jak to wygląda po drugiej stronie. Tak więc za uprzejmością majstra i jego szanownego kręgosłupa odwróciliśmy to sobie na drugą stronę, żebyście mogli zobaczyć, jak taka płyta wygląda. Ona jest tutaj już od razu chropowata, żeby lepiej po prostu miała jakby kontakt kleju ze ścianą i z samym tym materiałem, także żeby nie była gładka i lepiej trzymała. I też z tego, to co mogę zauważyć, że one wyglądają na to, żeby były już czymś zaimpregnowane, bo tutaj środkiem i bokami wygląda, że tu jest pokryte to już jakąś żywicą. Nie mam jakiejś informacji na temat tego, czy to jest gruntowane, ale wygląda, że tak. Także słuchajcie, na pewno tak jak tamte betony mieliśmy, one też były te chropowate, tylko wtedy pamiętam, że ten jakby te chropowate kulki czy coś, to się tak trochę sypały z tego.
musieliśmy to dodatkowo sobie tam jakoś zabezpieczyć. Tu już jest git, nie? Także zaraz sobie to odwracam i pomalujemy to, impregnujemy. Kolor taki czarny, jak ten nasz beton. Po co to impregnujemy? Ano po to, że jeśli na przykład te płyty miałyby być przyklejone w jakimś wymagającym miejscu, gdzie jest na jakieś duże natężenie ludzi, jest duże prawdopodobieństwo na brudzenie, czytaj pokój Teodora, zaleca się to zaimpregnować, żeby po prostu to tak brudu nie łapało. No i impregnujemy, zobaczymy jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że po pomalowaniu to będzie też takie fajnie matowe, bo powiem wam szczerze, że naprawdę betony robią ogromne wrażenie wizualne i aż po prostu żałuję, że dopiero teraz je kładziemy, bo one by o wiele lepiej wyglądały w naszym salonie niż albo w tej sypialni. Albo w sypialni, tam gdzie nasza ściana z paneli, aczkolwiek wiecie, no, człowiek za jakiś czas, może coś pomyślimy, to się coś zmieni. Ale jak to się mówi, jak coś na razie działa, to nie ruszamy. Tak wygląda nasza płyta po zaimpregnowaniu. Ona sobie zdążyła przeschnąć. Do porównania zestawiłem jedną płytę, tu macie po impregnacji, tu jest bez impregnacji. Wygląda identycznie, także spoko. Tak chciałem właśnie, liczyłem na to, że po impregnacji one będą tak samo fajnie matowe. Także płyty pozostałe pokoju mamy już poimpregnowane. I teraz przechodzimy do sposobu układania. Nam zależy na tym, żeby wyjść całą płytą u góry, żeby to wyglądało ładnie, żeby tutaj docinka nie była cięta od góry. Dlatego też wcześniej sobie żeśmy to przemierzyli i wychodzi nam tak, że od góry wejdą cztery płyty i będzie docinka na dole. Żeby wymierzyć sposób układania tego, żeby tam wyjść już całą płytą i nie okazało się, że mamy za dużą szparę, albo tej szpary w ogóle nie będzie, zrobiliśmy to w ten sposób. Ułożyliśmy sobie cztery płyty na podłodze i założyliśmy pomiędzy nimi sobie te dystanse. Później miarką ściągnęliśmy sobie wymiar i ten gotowy wymiar przełożyliśmy sobie na od sufitu do dołu z uwzględnieniem tam od góry jeszcze 3 mm przerwy między sufitem, czyli ostatecznie 4 płyty plus krzyżyki delatacyjne wyszło 240 cm i 4 mm od samej góry sufitu. Zmierzyliśmy sobie to, tu jest nasz punkt. Posłużymy się laserem, żeby sobie zaznaczyć tą linię. I tutaj mamy wymiar 31 cm do samego dołu. Płyta ma 60. Postanowiliśmy, żeby zaoszczędzić te płyty, ewentualnie jeśli później miałoby nam się coś popsuć, żeby mieć jakąś tam płytę w zapasie, że będziemy ciąć płytę na pół. Wyjdzie nam około 30 cm, wiadomo, tam po milimetrze pewnie zejdzie na obcięcie, tak? Płyty będą na centymetrowej szczelinie między podłogą a ścianą. Wtedy nie będziemy musieli się martwić, że tutaj ta podłoga będzie na sztywno. Podłoga sobie będzie ładnie pracować, bo będzie ten centymetr wolnej przestrzeni. A same płyty później przykryje listwa wykończeniowa i nie będzie tej szpary w ogóle widać. I teraz, jeśli już tutaj wysokość mamy gotową, możemy iść i ciąć sobie płyty. My tu tak zrobimy, że układając pierwszy rząd płyty, będziemy sobie tak klinem podbijać tą płytę, żeby akurat nam naszła na wiązkę lasera. Wtedy będziemy wiedzieć, że jest już docelowa wysokość. Także zapraszam ze mną, idziemy ciąć płyty. Nasze 3 kawałki mamy już docięte. Dobrze, że one są szerokie i ten pokój jest akurat o tyle wymiarowy, że nie doszła nam taka malutka wcinka, bo byśmy mieli problem, tylko dosłownie żeśmy ucięli troszeczkę te płyty. Tak więc słuchajcie, możemy sobie teraz przejść do naklepiania.
na płytę naszego kleju. I teraz tak, mamy sobie ten klej z kartusza. To już odkurzone. No odkurzone. Majster był i odkurzył. Zobaczcie, że trochę się podczas cięcia przykurzyły, bo jednak ten beton się pyli. Aczkolwiek powiem wam w ten sposób. Płyty są ciężkie, nie są łamliwe, bo się naprawdę nie kruszą, ale nie ma problemu z cięciem, bo bez problemu mogliśmy sobie to dociąć. Proszę pokazać krawędź. Mogliśmy sobie nawet bardzo w przyzwoity sposób ją obrobić. Także wierny materiał do obróbki. No i zaraz zobaczymy, jak będzie się nam kleił na ścianę. Przyklejamy sobie nasz klej. On jest ultra gęsty. I teraz tak. Pasy równoległe, co 20 cm od siebie na taki nasz beton. Wiadomo, że pierwszy pasek to nie bezpośrednio przy boku, żeby wam wypływka nie wyszła. Ale takimi pasami co 20 mniej więcej około centymetrów sobie rozprowadzimy i ponoć ma to nam tą płytę utrzymać. Po 10 minutach ponoć należy tą płytę sobie jeszcze dodatkowo docisnąć. I słuchajcie, przy takim ciężarze bardzo się cieszę, że zdecydowaliśmy się jednak na system kładzenia od samego dołu, bo powiem wam szczerze, że no to nie są już płytki ceramiczne, lekkie, płaskie, tylko naprawdę kawał kamienia, ale za to efekt będzie fenomenalny. Tak więc słuchajcie, ja kończę nakładać klej i lecimy z koksem. Lecimy sobie z naszymi rzędami. Zobaczcie, że dobrze się to układa. Ten klej jednak trzyma się porządnie. Jeszcze do czego wam nie powiedzieliśmy. Zobaczcie, tutaj wychodzi minimalna fuga, tak? Ale jeśli byśmy to zostawili, to przebijałoby nam tutaj kolor szary naszego tynku. Tutaj mamy jakieś gipsy, także nie byłoby to ładne. Mamy farbkę, aczkolwiek można by było spokojnie użyć tego gruntu, który jest w zestawie i przed przyłożeniem kolejnej płyty po prostu sobie smarujemy tutaj farbą, żeby zaczernić te miejsca, które będą widoczne. Zobaczcie, wygląda to tutaj w ten sposób, że już po prostu jest ładnie czarne i jakby mamy wykończoną tą naszą ścianę. Jestem mile zaskoczony odnośnie klejenia na ten klej błyskawiczny z kartusza, bo naprawdę to się trzyma. Wejście na gniazdko. My tniemy to otwornicą do gresu. Taką akurat nie mamy tutaj na 60 puszkę, mamy na 30, ale spokojnie sobie jesteśmy w stanie to obrobić. Jeśli byśmy nie mieli tej otwornicy, byśmy to sobie jakoś fleksem wycięli. Naprawdę bardzo fajnie się obrabia ten materiał, także to strach ma tylko wielkie oczy, także nie musimy się bać takich wielkich formatów. Idzie to naprawdę bardzo dobrze i sprawnie. Zobaczcie, że raptem robimy chwilę, a mamy już praktycznie zrobioną 1/3 ściany.
moi drodzy, zobaczcie, chyba jednak dzióbek dobrze wycyrklowała obliczenia, bo to ja nie śmiałem nawet zaczynać moich matematycznych podbojów, ale zobaczcie, że daliśmy sobie 3 mm i weszło, i tu mamy luzu, ja wiem, z milimetr, także no na tym formacie gdzieś te 2 mm poszły, dlatego też od razu robiliśmy więcej luzu, nie żeby było na styk, bo wiedzieliśmy, że na pewno nam to pójdzie trochę do góry, ale każda płyta wchodzi, nie musimy jej tutaj przycinać i mimo tego, że to jest beton odlewany jakiś z formy, to powiem wam szczerze, że trzyma to wymiar w miarę, także przy takiej fudze, którą tutaj zastosowaliśmy, nie ma tam jakiegoś tragedii, żeby to jakoś ułożyć i dobrze się to tnie. A jak zauważyłem, że to jest przezbrojone właśnie nie żadnym jakimś drutem w środku czy coś, tylko są po prostu dodane do mieszanki betonowej jakieś włókna, bo podczas cięcia zaczęły wystawać, dlatego to jest takie sztywne. Zaraz docinamy ostatni kawałek i pozostanie nam tylko przetarcie tego betonu mokrą szmatką. Zrobione, moi drodzy. Zobaczcie, jak wyszło. Moim zdaniem wyszło kozacko. Bardzo fajnie, żeśmy się zdecydowali na zostawienie u góry całej i z tej strony zaczęcie całą płytą, bo po wejściu z korytarza do pokoju pierwsze co właśnie widzimy całe elementy, a ten docinek, który i tak jest dosyć duży, jest tu z boku, jest dopiero widoczny jakby na drugim planie. Także bardzo fajnie to wygląda. Jedyne co nam teraz pozostało, to wziąć mokrą szmatkę z wodą, przemyć to, poczekać aż zastygną tutaj nasze kleje, powyciągać dystanse. No i słuchajcie, no pokój wygląda jak marzenie. I moi drodzy, macie tutaj taką małą magnikina. W chwilę, moment, normalnie wyciągnięcie palcami, już macie gotowy efekt, jak ściana jest już przetarta, zdążyło to wszystko sobie wyschnąć. W międzyczasie jakieś elfy przykleiły nam tutaj listwy przypodłogowe i zamontowały drzwi, także pokój się zmienił, co widać gołym okiem. I zobaczcie, jak się to prezentuje. Nasza piękna czarna ściana. Te betony architektoniczne przychodzą w takim samym wzorze, to znaczy są dwa wzory, tak? I my musieliśmy sobie je poprzekładać, żeby to nie wyglądało tak, że wszystkie są w jednym miejscu, tylko żeby to się różniło, żeby to był ten efekt taki, takiej różnorodności, takiej pomieszczenia. Możecie zobaczyć, my to z majstrem i z dzióbkiem byśmy właśnie widzieli tak, tu mamy dużego Y, a tu mamy dwa małe Y. I jeśli sobie tego Y daliśmy tutaj do dołu, to jeden wyżej jest już do góry i na odwrót, jest u góry, jest do dołu i tak przeplataliśmy, żeby ta ściana wyglądała zróżnicowanie. Wy ocencie, jak wam się podoba. My uważamy, że jest naprawdę kozacka, robi wrażenie i naprawdę bardzo żałuję, że to nie jest nasz salon albo sypialnia. Ewentualnie zrobimy salon w małym pokoiku. Popatrzcie sobie jeszcze, a my dziękujemy wam serdecznie za oglądanie tego odcinka. Na razie!